Ponad 1500 dzieci z archidiecezji białostockiej, które w tym roku przystąpiły do pierwszej komunii świętej, pielgrzymowało z rodzicami i katechetami do sanktuarium świętego Antoniego w Sokółce, gdzie wraz z Najświętszym Sakramentem przechowywana jest cząstka ciała Pańskiego. Uroczystej Eucharystii przewodniczył arcybiskup Edward Ozorowski, metropolita białostocki, a koncelebrowało kilkudziesięciu kapłanów. Małych pielgrzymów wraz z opiekunami powitał kustosz sanktuarium ksiądz kanonik Stanisław Gniedziejko. Przeżywamy najmilszą pielgrzymkę dla Pana Jezusa, pielgrzymkę, którą jesteście wy dzieci, którzy w tym roku przyjęliście Pana Jezusa po raz pierwszy w Komunii Świętej. Witam przybyłych pielgrzymów, a szczególnie pielgrzymki dzieci pierwszokomunijnych z Wilna, z Węgrowa, Lasek Warszawskich, Sarnowa z diecezji płockiej. Witam pielgrzymów z Wadowic, Zamościa, Skodnia i Szarejek, diecezja ełcka. Dialogowe kazanie wygłosił ksiądz Wojciech Trzaska. Tłumaczył dzieciom, że Eucharystia jest największym darem, jakim Bóg mógł człowieka obdarzyć. A wy wiecie, że ten chleb, który jest przynoszony na ołtarz, który przynoszony jest w darach, często kiedy znieśliście w procesji jako owoc pracy rąk ludzkich, stawię się na ołtarzu mocą Ducha Świętego ciałem Chrystusa, pokarmem, który nam ma nas posilić duchowo, byśmy mieli siłę iść dalej. Dokąd? Dokąd mamy iść dalej? Do nieba, tak jak ksiądz Wojciech. Każdy z was ma taki bilet. Kaznodzieja prosił również o szacunek dla chleba. Kochani, pamiętajmy, z wielkim szacunkiem podchodźmy do chleba. Do tego znaku, który jest też zwykłym darem pracy naszych rodziców. By ten chleb nigdy nie był wyrzucany też. I żebyście z wdzięcznością też przeżywali kolejny dzień wobec Pana Jezusa, który dał nam chleb, który nigdy się nie kończy, który zaspokaja każde nasze pragnienie i daje nam siłę, byśmy osiągnęli niebo. Amen. Módlmy się za dzieci pierwszokomunijne, aby wzrastały w wierze oraz w łasce u Boga i u ludzi. Ciebie prosimy. Módlmy się za nas tu zebranych, abyśmy nigdy nie wstydzili się Boga i swojej wiary. Ciebie prosimy. W Komunii Świętej słowo do zgromadzonych dzieci, ich rodziców i katechetów skierował arcybiskup metropolita. Zanim przystąpimy do adoracji Najświętszego Sakramentu, odmawiamy litanii do Świętego Serca Chrystusa, dwa słowa do wydanych. Najpierw do dzieci. Wyglądacie pięknie. I to nie tylko przez strój wasz, ale jeszcze bardziej przez wasze serca, które są napełnione Bożą miłością. Panie Jezus, tak bardzo jest blisko was, że bliżej już chyba nie może być i o tym nie zapomnijcie, kiedy wrócicie do domu. Prośba do rodziców. Oczywiście podziękowanie za dzieci, ale prośba jest taka. Wam chcę wprowadzić do przedszkoli i szkół lekcje do uzdania. Nie dopuśćcie do tego i chowajcie wasze dzieci w czystości i w niewinności,
a potem, żeby Boże wybrać właściwą drogę swojego życia. To samo prośbę kieruję do katechetów, nauczycieli, aby trzymali się drogiej nauki Chrystusowej, aby zawsze umieli rozróżnić, co jest dobre, a co złe, co jest piękne, a co brzydkie. To druga pielgrzymka, miejmy nadzieję, że nie ostatnia i że pierwsza komunia święta będzie zawsze w naszym życiu indywidualnym i zbiorowym czymś bardzo dużym. I wszystkim Jezus Chrystus błogosławi. Przed udzieleniem błogosławieństwa metropolita białostocki odmówił wraz z dziećmi litanię do Najświętszego Serca Jezusa, a następnie akt zawierzenia się Chrystusowi i Matce Bożej. Odkupicielu świata Boże, Duchu Święty Boże, Święta Trójco Jedyny Boże, pielgrzymka dzieci pierwszokomunijnych do sanktuarium w Sokółce jest inicjatywą arcybiskupa Edwarda Ozorowskiego. Odbywa się już po raz drugi. Organizatorzy pielgrzymki zapewniają, że stanie się ona coroczną tradycją. Po mszy świętej mali pielgrzymi wraz z rodzicami i opiekunami mogli udać się na posiłek, rekreacje i wspólne zabawy na pobliski stadion, gdzie wiele atrakcji z okazji Dnia Dziecka przygotował Urząd Miejski w Sokółce. Zabawom towarzyszył koncert z hul parafii archikatedralnej w Białymstoku Winnica i parafii św. Andrzeja Boboli Boże Echo.